Entertainer. Dobra, anyway, planujesz to? Ewa, oj, można wygodniej. A czy mogę, nie może po prostu i tak ustawić oficjalnej, bo. A co, oficjalna jest lepsza? No, tak, wygląda to, że tak. Że tak powiem, strzelałem, bo ja nie wiedziałem, która niby jest lepsza, więc. Tego nie gwarantuję, że jakikolwiek progres, który zrobi się na tych kartach, się zachowa. Jeżeli to no, zrobię. Ja bym... Znaczy, nie wiem. Jak wygląda to, że jest dużo bardziej stygowana. In before zmienię i o, jest karakter master jakiś, dobra. Czy ja, przynajmniej ja mogę w takim razie poprosić kartę. No oficjalną. Niestety tak fajnie nie ma, że mogę ustawić jednej postaci i muszę zmienić ustawienia dla całej kampanii. Dobrze, czy ktoś ma coś przeciwko, żeby używać, bo wydaje się może naprawdę wygodniej. I ma nawet też, że można przeklikać włożenie postaci, mówicie? Jest karakter master. Ale co? Bo ogólnie rzecz biorąc, do gry mogę ustawić, jaki rodzaj karty postaci jest i na razie był ustawiony, stworzony przez społeczność, natomiast jest teoretycznie karta ustawiona, stworzona przez Roll20 jako taka oficjalna. No to jest dużo lepsze. Niby jest lepsza. Nie mam nic przeciwko. Mam tutaj więcej doświadczenia nawet z nią. Dobra. Game settings. Dobra, ja kończę podsłuchiwanie. No, it's a spy! Na razie. Dobra. Tak. I'm stopping my sentry! Nie wyjdzie mi w akcent francuski, przykro mi. Au revoir. Okej. I sobie przy okazji obczaję tego charakter Mansera, bo tutaj widzę, że jest taki... Jeszcze tylko patrzę na opcję, bo tu jest, że... Auto roll damage... To chyba zrobię, że automatycznie rzuca obrażenia. Już w maksze. Bo domyślnie nie rzuca automatycznie obrażeń. To dorzucę, bo fajnie mieć jest Dex Tiebreakera do inicjatywy. Okej. No, dobra. Okej, dobra, to zmieniamy. Okej. Zapisane skutecznie, więc można, że tak powiem, odświeżyć stronę. I zobaczyć, czy właśnie wbiło. O, już za Carter Marsa, dziękuję. Next. I możesz z tego... Dragonborn. O, i mogę od razu wyklikać Draconic Ancestry i mi wszystko daje. Nice. Dziękuję. I możecie ustawić sobie charakter Mancer. Nawet daje opcję, że możesz sobie wyklikać po prostu rzeczy przy tworzeniu postaci. No to mam po prostu na odwrót, bo właśnie w Pathfinderze najpierw dałem oficjalną kartę Roll20, Pathfinderową, po czym gracze stwierdzili, wiesz co? Daj tą stworzoną przez community. Więc to jest fajna dychotomia. Równie z tym bywa. No tak, karta karcie nierówna. Już dużo jest zależy do tego, co chcesz robić na postaci.
To koniec końców to kartę zmieniasz, czy jak? No, zmieniłem. Tylko trzeba odświeżyć stronę, żeby to się... ustawienia zaaplikowały, bo na pewno u draci to zadziałało, więc no u was też musi. Jej, Maluszy chyba poszedł spać, albo przynajmniej na drzemkę. Bo to jest trochę za wcześnie, żeby już przespał całą noc niestety. Więc o 23 zacznie znowu szaleć. No dobra. Zobaczmy tym razem character sheet. Dobra. Okej. Changeling chyba nie ma subras. Nie. Wódcy to bad miał na... Dexterity charyzma. Nie wiem, jaki ten się agreement wybrać, jak mam być rasistką, która widzi dobro we wszystkich ludziach. To, co będzie love for good? Szczerze powiem... good, nie? Ale dla ludzi, nie? Pamiętaj, alignment to nie to samo, co moralność. Case in point, w Fejrunie szefem Mulholandru jest Lawful Good Paladin, a to jest państwo, w którym jest niewolnictwo. Jako przykład. Kwestia teraz, w jaki sposób traktujesz inne rasy, oczywiście. Jako gorsze. Świat powinien należeć do ludzi. No okej, ale gorsze na zasadzie, nie wiem... nie zaprząca w sobie niby głowy, nie są godne twoich usług, czy gorsze na zasadzie, w sumie to powinny wyskoczyć jak Żydzi podczas WW. No raczej to drugie. No to tutaj jeszcze na full good znaczy, może ciężko być rasistą, być obojętnym, nie? W sensie o to chyba chodzi w rasistach, że są negatywnie nastawieni do... No nie. Słuchaj, a nie słyszałeś o tego, o tym typowym, nie jestem rasistą, ale... Właśnie, możesz nie być rasistą, ale... Możesz mieć na imię Ala. Nie, chciałam merci. Nie jestem rasistą, Ala. Klasyczny przykład... To nie miała być otwarta nienawiść, tylko taka raczej ukrywana niechęć. Jeśli na przykład uważasz, że kurde, po tym jak podasz rękę, nie wiem, krasnoludowi, to należy się dobrze umyć. No, to nie jest coś, co ci mocno alignment zmienia. On the other hand, jeżeli zaczniesz kombinować, jak w sumie tego krasnoluda to zabić, przerobić na mydło czy coś tam, no to tu już gorzej. Ja zawsze w takich sytuacjach daję przykład paladyna, który może nienawidzić innej rasy, będzie szczerze nienawidził, będzie szczerze gardził i będzie gotów oddać dosłownie własne życie w obronie kogoś takiego, przy okazji spływając cały czas i ten. Klnąc, jacy tej inni są ten. Dobra, to co mi pasuje, że niby wyleczę, ale z niechęcią. Potem dezynfekuję ręce. Co? I potem dezynfekuję ręce, bo musiałem się dotknąć. Taka cudowna. Dezynfekcja to podstawa w medycynie. Cicho, to fantastyczne. Dlatego świat. Będzie dobrą medyczką, nie? Tak. Proszę. Mówił, że jak byłaś tą pielęgniarką i cię ze szpitala wywalili, przez to mycie ten rąk, to dlatego, że nie rozumieli, że higiena to podstawa. No. A inne rasy roznoszą zarazki. Kurde, jakby była rasistką, feministką, to by już dopiero było kombo. Mógłbym tego nie przeżyć. Nie, że byłabym w stanie to odgrywać.
że tak powiem, w ten... moja postać do kwestii rasy, płci i tak dalej podchodzi, a jaką byś wolał? Więc... A, bo idziesz tego, a no tak, bo idziesz tego changelinga, tak. Tak. Czuję, że tutaj byłyby długie spory, że nie można wybierać, jest jedna, którą dostałeś przy urodzeniu, którą ci Bóg nadał. Muszę mieć jakiegoś dobrego boga wybranego. Tu jest pewien problem w przypadku changelingów. Tak, wiem, chodzi mi o moją postać. W sumie, czy jeżeli w backstory sobie rzucę, że nie pamiętam, że mam amnezję, to będzie legitne, że w sumie już nie pamiętam, jakiej jestem płci oryginalnie? Czyli dzięki zawsze są kobietami. Tak? Tak. Jedyna słuszna rasa. Klasa, nie, płeć. Jedyna słuszna klasa. Ej, w sumie tak. Gdybyśmy grali w pierwszą edycję, to krasnolud, elf i kobieta to były klasy. Kobieta. Nie, z kobietą akurat żartuję, ale krasnolud i elf to autentyk. Mogłeś grać wojownikiem, magiem, złodziejem, krasnoludem, albo elfem, albo halfingiem. Takie chyba były opcje. No bo krasnolud to oczywiście ma topór, elf dostaje łuk. A halfing tak. Jest złodziejem, nie? Tak. No. Proste. Od siebie jeszcze dorzucę, że krasnolud to powinien być także typa Lightmentu. Tak. Tak, i musi mówić ze szkockim akcentem. I żłopać piwo. Tak. Wiecie, że w chipu jest specjalny ekwipunek dla krasnoludów, efektywnie przenośna bimbrownica? Opisywane jako podstawowe wyposażenie krasnoludzkich armii. Że takie, wiesz, must have musi być w oddziale co najmniej jeden kolej z tym, co na bieżąco jakieś kiepskie piwo robi. Dobrze. Nice. Na marginesie fabuła tego modułu kręci się dookoła lokalnego browaru. Nice. Dobrze będzie. Bo chyba tak się można brewery przetłumaczyć. Przynajmniej taki Google tłumaczy. A, warzelnie ewentualnie. Simple weapons and crossbow. Jaki background by tu wziąć? I co, Dracia, na tej karcie udało ci się ustawić Breath Weapon? Tak, automatycznie jeśli używam tego, to tam 3 wybiera, więc tak będę powinna być ustawione. Okej. Okay. Good enough. Języki później sobie ustawimy. Hops, co to jest hops? A, chmiel, okej. Okay.
Okej, okay, czyli mamy czarny Evil Dragonborn, Changeling, krawędziowy Tabaxi. I rasistowski medyk slash kapłan. Że dobrze rozumiem. A chcę podkreślić, że wyglądam jak Mercy z Overwatcha. Jeszcze ona ma takie spojrzenie... nie wiem, jak to nazywa. To nawet może było... Kuźma, Mercy chyba w tym świecie gry jest ten właśnie też... Ale nie, przepraszam, ona jest chyba ze Szwajcarii, nie Niemczech. Tak. Ale von Ziegler, nie? Tak. A wiem, takie ciepłe, matczyne spojrzenie, nie? Tak. Ja. To szczerze powiedziawszy, że na tym etapie trochę ten u kleryka jest, no, suspension of disbelief broken. Klerycy tak nie funkcjonują. A może ten jeden akurat jest wyjątkowy, czy slash wyjątkowa. Kto wie. A w sumie, bo chyba to mi kompletnie umknęło, jaką klasę bierzesz, Maverick? Czy spellcastera? A, Bard, okej, okay, fakt. Coś się pojawiało z Bardem, tylko mi to umknęło. Jaki by sobie tu background brał? Mi wylistowało żołnierza i pasuje. Co dla Tana może? Z favorites come, I put on new identities like clothes. W sumie to bardzo by pasowało. Mam tyle imion, ile opowieści rozrzuciłem po czterech wiatrach. Nad tym zastanawiam, czy nie zapomniałem. O Boże, idealnie! Sukcesy charakterystyk wyszły mi idealne. Sobie rolnęłam. Zastanawiam, czy jest coś istotnego, co gracze muszą z MG ustalić zawczasu, ale... Na ten moment, co żeśmy ustalili, to nic innego nie przychodzi mi do głowy. O, też pasuje tutaj ideał do tego. I gdzie wybrałam Lawful pasuje? Jako Bond I would still lie down my life for the people I've served. To i tak potrafi pasować do złej postaci według mnie, bo złe postacie potrafią być taką swoją własną małą grupkę. No tak, że jestem lojalny wobec tych, którzy na przykład nie wiem, zdobyli mój respekt, ale jestem absolutnie... No byłam, ja mogła być, a ty Barbarian, to było, wyszło mi Soldier, ale Barbarian spokojnie mógł być przez pewien czas też żołnierzem, nie? No tak, nie wszyscy żołnierze muszą być ucywilizowani. Dalej zostać tego. Albo dalej mieć naleciałości i furię barbarzyńcy, ale... Ja wymyślę coś. This guy's kid for Jared kid.
Czy ja potrzebuję do czegoś wisdoma? Co, jak tak robię tam postać, to przypomnę mi się, że Bóg krasnoludów. Taka duma. A, Astarow. Tak, najlepszy Bóg. A że bardziej mnie komentarz w posesji rozjewało Shona, tego co gra, ja patorem. Mhm. And get this dwarf a big booty ass bitch. Ta. Personality trait. I fall in and out of love easily, and I am always pursuing someone. Do barda jak znalazł? Dedziem. No jak to wspomina, że podpisujesz kontrakt na to, że planujesz wyruchać wszystko i wszystkich? Jeżeli grasz bardem. Pamiętajcie, sam to Paul wam zrobił. Ale co? To czym będzie moja postać? Zmusił cię do tego. Paul, tak bydlaku, no wiesz? I zabrałeś mafiowi wybór. To wszystko twoja wina. Bydlaku? Bydlaku, jak mogłeś. Czy do różnych sesji mam różne osoby, które możemy oskarżać. Do Starfindera możemy oskarżać Bryla. Bryla nie możemy oskarżać zawsze o wszystko? W Starfinderze specyficznie Bryla, tak. Ale o to, czym są wasze postacie, czy co? Czym jest moja postać? Tak. Mówię, że tu kontynuujemy trend, tylko że nie mam Bryla, no to Paul się nawinął. O Jezu, Bond! Somewhere out there I have a child who doesn't know me. Tylko jedno? No właśnie też. At least one child who doesn't know me. Blacku, jestem zmuszony poprosić cię o skonsultować z tobą rzecz. No. Biorę sobie background inheritor, co oznacza, że mam jakiś inheritance. Okej. Okay. I powinienem z tobą przedyskutować ten story hook, żebyś mógł go włączyć do swojej kampanii. No tak, tylko my tu nie planujemy raczej grać kampanii. No wiem, dlatego się śmieję. Czekaj, rzucę sobie, co to jest. 3. Trinket! Świetnie. Doskonale pasuje do mojej tajemniczej, mrocznej backstory, która spowodowała, że jestem teraz łowcą demonów. Nie mam custom traitów. No dobra, no mam ten. Feature inheritance. Cyk. Kręci mi się po głowie jeden pomysł na kampanię dedykową, ale to na razie tylko bardzo luźne pomysły i to bardziej w sferze niezobowiązujących idei. Mi się kręci ten...
Co? Primordiale? Mm. Mam taki język do wyboru. Elementarne to są chyba? To znaczy ognistowodno-ziemno-powietrzny zmontowany w jednym. To jest chyba to. Jeśli się dobrze pamiętam. Okej, jeżeli wiki mnie nie rucha, to tak, to jest między innymi język elementali, ale też jest język primordiali, czyli tytanów, znaczy czegoś, co było jeszcze wcześniej, że godlike beings, znaczy istoty prawie jak bogowie, stworzone właśnie z energii, znaczy to jest tak napisane, albo manifest entropy, albo właśnie elementalnej energii. Dobra, pasuje. Nie będę brała żadnych orków, gnomów, ani goblinów. Fuj. Nie mówisz językami gorszych raz? Nie. Gardzę nimi. I nie chcę wiedzieć, co mówią po swoim języku. Fuj. Gardzę musiałbym nimi. Jeszcze hatfu! Sobie dezyfikować. No, hatfu, no. Co mam wybrać? Traits, motivation. Wewnętrzny postać rysiej to jest jak ten czar, że cancer, death, all familia. A te właśnie gorsze rasy. Tak, tylko nie. Okej, okay, porzucajmy sobie, zobaczymy co wyjdzie. Osto, jeżeli nie macie albo nie chce się wam kombinować z Token Toolem, to możecie mi rzucić obrazki do postaci na Discordzie i do właściwej sesji je przerobię. Nie! Być może jednak nie będę aż tak krawędziowy. Sorry, Rysia, nie, coś mówiłaś, ale po prostu nie zrozumiałem. Mówiłam, że pewnie. Okej, okay, spoko. Okej, okay, zobaczymy co dalej wypadnie. Cyk, piąteczka. O, fajne. Cyk, pasuje. Memory 5. Pasuje, pasuje. Bond. Zobaczmy jaki bond mnie trafi. Ile to jest? D6. Cyk, jedynka. A na co rzucasz? Personality traity, ideał, bondy i flowy. Gdzie to jest? Czy nie doszłam do tego? Bio? To jest przy bio? Background. A, jestem tutaj. A rzeczywiście, bo właśnie to miałam robić. Cyk. I czwóreczka flow to... Haha, nice! Pięknie. A? Będę grał prawie tym kolesiem z animowanej Castlevanii. Znaczy, którym kolesiem z animowanej Castlevanii? No, głównym, mainem. Belmontem? Tak, Belmontem. No bo, Flow, I have a weakness for vices of the city, especially hard drink. Bond. I have a family, but I have no idea where they are. I hope to see them one day. A to jest ten Polar Master? To jest ten thread? Tak, chyba tak. When you're wielding a glaive, Halbert Pike quite a self. Jeszcze ideal. There is no reason to pretend I'm something that I'm not. To rzuciłaś na czata, Rysia, to pasuje do postaci. No takie XD właśnie. A nie, rzucam dalej. Tolerant? Ale nie, masz do wyboru, że albo tolerancyjny, albo nie. Tylko to jest akurat konkretnie nie o inne rasy, tylko wiarę, ale... Bogu. Może masz kombo. Tak, jesteś... Graj jest takim... jedyna słuszna rasa, jedyna słuszna religia.
I świat jest czarno-biały, jest tylko dobro i zło. Czy chcesz porozmawiać o naszym Panu i Zbawcy? Oh, yeah. O Boże, ten Inkwizytor Astarota. Chlip. Inkwizytor. Z siłą 9. Blacku wie, o kim mówię. I do not require sex, I do not require food, and I do not require bathroom, for I am in my magical... for I am bound to the magical armor of my ancestors. Which is the symbol of my god. Trochę creepy, co ta zbroja mu może robić? Jest najgorsze, że dobrze? Ja już zapomniałem, jak się nazywa. Flame Rafra, postać pamiętam nazwę, ale tego typa już mi wypadło ze łba. O Jezu. I chyba kojarzy, że Moon nim grał? Moon nim grał, ale jak się kurwa nazywała ta postać? Znaczy, generalnie to jest combo Polar Master i Sentinel. A, Sentinel jest zabawny. Znaczy, wiele razy widziałem, jak na inne kampanie to wykorzystywali. Jeszcze można to połączyć z Warcasterem, żeby z spellami robić to combo. Ale zmienię sobie personality trait na coś innego. Jeden. Bo to co, oj, to, co oj, od razu mi wrzuciło, widzę cały... całą zasięg tej pierdolonej tej. I podlicza weight. No mówię, ten character master to dobra rzecz. Ja tego użyłam. Tak, tak. Też to robię i bardzo fajnie się na razie buduje. Ale to naprawdę wygląda jak planszówka. Zbieramy sobie teraz... Jakby gromadzimy zasoby, które rozkładamy dokładnie tak, jak oni nam kazali rozkładać. Ale psa, ty chyba zapomniałeś, jak się robi karty postaci. No dawno nie grałam w D&D, ale grałam ostatnio dużo planszówek i to mi wygląda po prostu jak planszówka. No tak, bo D&D to jest taka bardziej rozbudowana planszówka z fabułą. No tak, no bo w sumie od tego się D&D chyba wywodzą, te pierwsze edycje, że to w sumie... No, bardziej od bitewniaków. No, czy... No tak, w tym sensie. No dobra, gotowe. Moja postać gotowa. To mówię, Drocia, jak będziesz gdzieś miała jakieś zdjęcie postaci, jak to możesz mi rzucić, to tokena zrobię. W końcu mam kupionego plusa, 3 giga storage space'a na Roll20, no to mogę szaleć. O Boże, widzicie, co mi wypadło w ideale? Nice! Nie mogę! Ta postać jest sama. Ale żeby nie było, Rysiu, nikt ci nie każe wybierać tych rzeczy, możesz sobie napisać własne. No wiem, ale w tym momencie mi się nie chce, a podoba mi się to rzucanie. O Jezu. No właśnie, czasami, dlatego RPG czasami fajnie się gra, jeżeli po prostu rzucisz na rzeczy i pozwolisz losowi stworzyć ci postać. Wiem, no bo czasem tak wybierasz rzeczy, co sam się nie wybrał. Od razu to się przepraszam, ale jak patrzę na jakiego bonda rzuciła, czy ten priest nazywał się Kotomine Kirei? W jakim języku do mnie mówisz? Nie mówię językami gorszych raz sobie. Gryzundheit. No właśnie, Gryzundheit. Taka jedna... Znaczy, dlatego cię przeprosiłem na początku, bo oczywiście to było nawiązanie do takiego jednego animca. Domyśliłam się. I typa... Brzmiałek, słowo anime. Który łapie się pod trop sinister minister. O, wszystko się składa idealnie, widzę, Rysi. No nie mogę! O Boże. Sometimes it's gonna be this way. No nie, ta karta po prostu wiedziała, czym ma być. Tak. Generalnie idea, bondy, flow i personality traity się wybiera po jednym. Personality traity 2 można. Na czym moja postać może grać? Na nerwach? To też. Ale tylko mistrza gry. Ale to chyba zależy, jak dobrze będziesz im odgrywał. Gdy masz wątpliwości,
Wybierz dudy. O Jezu. Ej, w sumie bębenek mi pasuje. Niech będzie dram. Ale po co ci to? Nie miałeś być rogalem? Co? Ja nie jestem rogalem. Ja jestem fighterem. Tak? O, tak. Ale z backgrounda mam... grania na jednym instrumencie. Sam mogę to wcześniej puścić. Czy gdzieś w tej karcie mogę wpisać equipment, który dostaję z backgroundu? Bo nie widzę. Kupunek? Mam co? No właśnie, w equipmentie jest equipment from background, inheritor, ale nie mogę nic wpisać ani wybrać. Więc pewnie dopiszę sobie po skończeniu postaci. Item name. Znaczy no, pod złotem tak dalej. No, na razie używam generatora, więc jak skończę generator prawdopodobnie. No tak, no prawdopodobnie no wszystkich opcji nie byli w stanie zawrzeć. Mhm. Tak bym zgadywał. Dobra, potrzebuję generatora imion, databaxi. Fantasy Name Generator. Nasz najlepszy przyjaciel zawsze i wszędzie. Owszem. Prawdopodobnie najważniejsza strona w internecie do wszelkich RPGów. Istotna, istotna. Animal Species Names. Ej, ale w sumie spodziewacie się, że ja jako kleryk też będę, nie wiem, uderzać? Jak będzie jakiś wielki szczur? Tak? Do tego służą klerycy. Wiem, czy Rysia czyta mi w myślach. O wielkich szczurach? No. jeżeli ten szczur będzie chciał ogniem, to z miejsca proszę sumona elektrycznego pająka. Fursona Names. Nie wydaje mi się. Czy ktokolwiek złapał nawiązanie? Elektrycznego pająka? Bloodstained, pierwszy quest to jest zabić szczura w piwnicy karczmy. A kojarzę, no. A to nie jest w każdej grze zabić szczura gdzieś? Ale w Bloodstained specyficznie ten szczur ma tak parę metrów długości i zieje ogniem. Aha, gry są niezwykłych rozmiarów? A, Bloodstained nie grałem. I gdy teraz ta postać wybiega, to wszyscy klienci się śmieją. Haha, złapaliśmy kolejnego frajera. Czy powinienem wziąć anim character names? Zdecydowanie. Czy jeszcze pytasz? Nie, dobra. Cat people necodin names. A to nie zaraz. To nie wyskoczy ci tabaxi name generator. Nie ma tabaxi names, ale jest cat people name generator. O jest! Generator do Dungeons and Dragons. Nie no, jest tabaxi konkretnie. Gdzie? Tylko z Google'a to wyszukałem. A, ja szukałem na liście, widzisz. A, tylko to jest taki... dziwne imiona. Shadows in the Wind. Half Fish. Chyba zrobiłam. Storm on the Horizon. I am the storm that is approaching. Ojej, Maluszak, ojej! 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 A dobra, ja biorę jakieś imię z kimionem. Jestem przy tobie! Jestem! Brunhilda? A właśnie myślałam, no. Helga? Zbyt sztampowe, no! Margareta! O, Margareta! Dobra. Dobra, pierdziele, idę w coś tak bardzo cringe'owego. Mist in the morning! Biorę Margaretę. Jaki smutny maluszek. Albo Kunegunda. Kunegunda! 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 Autentycznie będę się nazywał Mist. Brunhilda, czy... Ja, Margareta też jest okej.
Margarita, mam ochotę na Margaritę. Co nie? Może... Powiedziałam, jaka Terra jest fajna, tak by the way. Ja już mam zrobioną postać, jakby co. No jeszcze znajdź sobie obrazek i mi prześlij, to zrobię tokena. A nie, chcę go narysować sobie! A. No to... Jak no to tokena mogę zrobić potem. Jak ty, Paul, się nazywasz? Mist in the morning. A. Poranna mgło. Z jakimi wieściami przybywasz tutaj? Czekaj, jak to się ten ostry cień mgły? O Jezu. Tak. Nie, ten ostry, to, że tak powiem, krawędź to dajesz swoim charakterem, nie imieniem. A sumie ostatnio sobie Castlevanię dopisałem do kubki wstydu, rzeczy do nadrobienia. Bo przypadkowo parę klipów obejrzałem i stwierdziłem, kuźwa, dobrze to wygląda. Jestem sezon do tyłu. Też muszę w końcu obejrzeć. Dwa teraz! To przecież czwarty. No, ale dwa oglądałem, więc jestem sezon. A, czy ja oglądałam też? A nie, też oglądałam, tak, więc... Tak, jesteśmy dole. Zaś więc Roll 20 ma, jeżeli chodzi o fantasy, bardzo znacznie większą bibliotekę darmowych kawałków ambientowych niż sci-fi. Niemal do wszystkiego. Ciekawe czemu, bo kurwa wszyscy grają w DDki. No. Mać. Patrząc po statystykach na Roll 20, jakie zaczynają kwartalne, to DDki to jest... Nie, a zerknę z ciekawości. Ale ponad połowa wszystkich gier na Roll 20? Zobaczmy, czy dali quarter i report już na 2021. No, w sumie byłem blisko. Dedeki to łączna ilość gier na Roll 20 to jest 52%, znaczy przepraszam, no prawie 53%. I co ciekawe, nieukategoryzowane są drugie. Co ciekawe, z takich regularnych systemów Cthulhu jest na trzeciej pozycji, prawie 11%. A potem pierwsza edycja Pathfindera, prawie 4%. A dobrze, dodaję te dwa. Zarszery, nice. Tak, zastanawiałem się, ale stwierdziłem, kuźwa, że zaznaczę opcję, że automatycznie rzuca obrażenia od razu. Nawet jeżeli się nie trafi. Tak, tak jest szybciej. Bo potem trzeba by było jeszcze kombinować, jeszcze raz klikać na jakieś makro i siedziemy. Ale mam niesamowicie uroczy awatar, gdzie ci to podesłać, Blacku? Nie wiem, możesz na privie, możesz dać na Discordzie, na kanale Sesja RPG. To ściągnę, przerobię na tokeny i sobie... Tokeny zaploduję od swojej strony. I po prostu będę miał czas, żeby... Patrz na sesji. Patrz, jaka urocza. No, a, czyli Art Lux z League of Legends. No. No bo Mercy ma same jakieś takie futurystyczne rysunki. No w sumie tak, jak teraz pomyślę, to ona nie mają skinów tam... takich bardziej... Fantazy. Właśnie. A to jest taka urocza. Taka słodka. Idę ci nienawidzić. Ty orko pieprzony. W sumie dla mnie to ten obrazek to ma taki dodatkowy fan, zależy na to, jakie, że tak powiem, fluff ma Demacia w League of Legends. No nie. Że właśnie nawet taki trochę bardziej pasujący. Arturku, nie. Proszę nie zrzucać mojego kufla z biurka. Cię nawracają na jedyną słuszną cokolwiek? Jest tu gdzieś... A, jest oddzielne miejsce na Golda. Zaczynam z 15 Golda. Ogólnie rzecz biorąc, że to jest niby taka... Jezu,
Jak to wytłumaczyć bez wchodzenia w głębokie lore Lola? Że to nie jest demokracja, ale z jednej strony oni się pokazują jako ci tacy praworządni. Jezu, jak to powiedzieć? No, uważają, że mogą narzucać innym swoją wolę, tak? O to chodzi? Tak, chyba w największym skrócie. Dobra, jak na tej karcie dodać fita? Oddzielnie w tych jest. Bierz kartę? No. Nie? I to jest, poczekaj. Zazadu jest character sheet. To jest wy. Razem obok tych. Jest tam, gdzie jest prawy dolny róg. Mhm. A razem całą resztą po prostu dodajesz tak i tam. No. No w sumie bazowa karta, czy karta Starfinderowa też nie ma osobnego do fitów, tylko trzeba dodawać tam, gdzie w sumie wszystko inne się dorzuca. Czyli traity, spele i tak dalej. Arturku, nie! Dobra, wynocha stąd w takim razie. Jak chcesz, będziesz robił. To chcę spokojnie dokończyć, a nie pilnować, żebyś czegoś nie zrzucił. Dobra, jakie mogę mieć tutaj instrumenty? Led? Zakładam, że proficjency w instrumentach z charyzmy. Idzie. No. Zmienię. Brzmi sensownie. Zadwanczy tak cross. Aha. Nice, na pewno przydatne do twojego pomysłu. Ten crossbow expert. Dobra, tak patrzę. No, znaczy nie tyle przydatne do mojego pomysłu, że mój pomysł działa, bo mogę wtedy atakować z obiema kuszami naraz. No. Znaczy w ramach akcji ataku. Tak. Znaczy inaczej, jak wykonuję akcję ataku kuszą, to... Znaczy, jak wykonuję akcję ataku dowolną bronią, to mogę zużyć bonusową akcję, żeby zaatakować kuszą, którą trzymam w drugiej ręce. I nie muszę przeładowywać kusz, w związku z czym nie potrzebuję rąk. Na pewno się pytanie, Dracia, dałaś sobie ten startowy fit? Znaczy ten darmowy na pierwszym poziomie? Okej. Okay. No mówię, że mam gotową postać już. No tak, ciekawe, jeśli co wzięłaś? No, Polar Master. Tak, Polar, okej. Okay. Pol Master? A w domu odwrotnie. Nim zupełnie sobie nie radzi. Tak. Z polami. No dobra, ja w zasadzie kartę też chyba mam skończoną. Myślicie, że jeżeli jako wojownik nie mam przy sobie ani jednej broni do walki wręcz, to coś jest nie tak? To jest perfekcyjne. Ojej! Założyłeś sobie sam te czułki. Tak! Pokaż go! No sam, chodź, zobacz. Pokaż maluszka. Trochę...
Jej, przepraszam, już się zakłada z powrotem. Już. Jest tylko złoczy. Jeszcze się śmieje. Z tego powodu. Tak, bardzo zabawne. Zakłada sobie typu łezy założyć te czułki, co Paweł sobie kupił, żeby się pobrać za Feja, nie? Ej. A, tak. Pamiętam. Prawie cię udało. Wyciągnął mi z szuflady i nawet sobie raz skutecznie założył na głowę. Sukces. Ogólnie bardzo teraz mi się podobają próby zakładania rzeczy na głowę. Tak. Tak. No bo rodzice ciągle mu coś zakładają na głowę, a to jakieś czapeczki, a to jakieś inne dziwne rzeczy. Na przykład inne czapeczki, żeby mu główka nie zmarzła. Co? Śmieję się. Co, chcesz mi założyć, maluszku? Dlaczego proficjency w damage'u wchodzi? Bo w piątce wchodzi. Wchodzi w damage'u? Tak. Dużo małych... Dobra, jak mówisz, że tak. Ej, ale sobie szybko poszły te postacie, nie? No, jak masz generator taki wygodny, to szybko. No mówiłam, że to dobrze pomoże przedstawić te... Tak, ta karta jest jakby lepsza. Trzeba zapamiętać, że do piątki oficjalna jest dobra. Yep. Z mojej ciekawości, ty do Starfindera korzystasz z oficjalnej, czy wziąłeś community? Nie pamiętam. Wziąłem jakąś. To jest oficjalna Starfinderowa? A właśnie, to jest właśnie też inne pytanie. Chyba wziąłem jedyną dostępną. Albo pierwszą na liście. Jedną z dwojga. No ale ta Starfinderowa chyba też jest okej w miarę. Nie, no... Nie robiła wam chyba za wielu problemów. Znaczy też robiłem Grammulgan na początku, ale to... Że tak powiem, on my end. Aha. Bo nie czaiłem jednej rzeczy, ale... Znaczy, wiem, że jak próbowałem robić karty NPC-om, to irytująco długo się wyklikiwało. Znaczy, na tyle długo się wyklikiwało te karty, że... Stwierdziłem, że skoro i tak mam staty tych NPC-ów wygenerowane, to nie ma sensu ich przepisywać. Tylko po to, żeby szybciej, żeby odrobinę szybciej rzucać, bo kliknięciem, a nie wpisaniem. Technicznie rzecz biorąc, ja na przykład może robić coś takiego chyba, że... Zastanawiam się właśnie, czy barbarzyńca może nie być w skórach. Może. No, może mieć gołą klatę zawsze jeszcze. No. Wiesz, skóra. Jeżeli grasz kobietą, to tym lepiej. No właśnie, jeśli gram Dragonbornem. Kobietą z gołą klatą? Dobra, spoko. Jak bardzo ludzka jest twój Dragonborn? Właśnie, oryginalnie właśnie mają cycki, normalnie, Dragonborni. Mają cycki, a nie wiadomo, zależy, bo... Zależy od rysowej oceny. Oficjalnie to jak wygląda Dragonborn, to... Znaczy, oficjalnie są bardzo smoczy. Ale... powszechnie mistrzowie gry stosują zasadę, że jesteś dokładnie tak smoczy, jak chcesz. Jakby szczerze, Bahamut jest zboczeńcem. Po prostu weź sobie obrazek Nox i miejmy to już za sobą. Nie, ale chciałam właśnie smoczą. Ja chciałam smoczą, idź ty. No dobrze. W sumie jest ciekawa rzecz, jeżeli któremu się chce w to bawić, że... Tylko pamiętaj, przynajmniej 10 apsów. Żeby być dobrym Dragonbornem, jeśli Nox czegoś nas nauczyła. Kurde, muszę się nauczyć rysować antro, bo też potrafię być, widzę, strasznie kularny.